Ostatnie trzy dni w brzegu upłynęły pod znakiem wzmożonej czujności zarówno służb, jak i mieszkańców. W nocy fala powodziowa w mieście osiągnęła swoje maksimum. Od tej pory poziom wody systematycznie spada. Karolina Urban. W brzegu sytuacja hydrologiczna uległa stabilizacji. Poziom wody w rzece systematycznie spada, nadal jednak wszystkie służby są czujne i monitorują sytuację. Były wzrosty niewielkie od wczorajszego wieczora, niewielkie wzrosty, około godziny drugiej osiągnęliśmy maksimum i od tamtej pory woda stopniowo spada. Ostatni odczyt, to ile pamiętam, 7,07, czyli kilkanaście centymetrów poniżej szczytu, który przeszedł przez brzeg. My jesteśmy czujni. Na ten moment mamy zgromadzony zapas piachu na bieżące interwencje i reagowanie na jakieś drobne przecieki. Ale oczywiście stanu zagrożenia nie odwołujemy. Jednak nie jest jeszcze stabilnie w tej części miasta, która położona jest za Odrą. Tam mieszkańcy cały czas odczuwają skutki wdarcia się wody na ich ulice. Z tamtej strony, po prostu tam, gdzie były drzwi, to worki, folia, tak żeby jakby jak najwięcej uszczelnić te przepływy. No ale niestety wdarła się woda do środka też. Do brzegu przyjechało wielu żołnierzy, wojsk inżynieryjnych z całej Polski. Są to głównie grupy zadaniowe, które mają za zadanie między innymi usuwanie skutków powodzi. Jeśli chodzi o działania w tej chwili na terenie brzegu, to po pierwsze jesteśmy tutaj, żeby utrzymywać przejezdność na drodze krajowej brzeg Namysłów. Wczoraj zostały podjęte działania i dzisiaj są kontynuowane. Układane są worki między mostami. Poziom wody w brzegu opada. Nie opada jednak wzajemne wsparcie wśród mieszkańców. Musimy się jakoś wspierać, jednoczyć jako Polacy i damy radę, wyjdziemy z tego kryzysu takiego, bo tego nie przeskoczymy. Jest woda i przed wodą nikt nie ucieknie. Przed ogniem można się uchronić, ale przed wodą już nie ma żadnych szans. Ostatnie trzy dni były bardzo intensywne, zarówno dla mieszkańców brzegu, jak i dla służb, które monitorowały sytuację. Karolina Urban, Kurier Opolski.